Hej kochani, tutaj Angelika, czyli Anciader, witam was ponownie na moim kanale. Jak widzicie po tytule, dzisiaj przychodzę z czymś nowym na moim kanale i będzie to film, w którym pokażę wam, co jem w ciągu dnia, jak przygotowuję te posiłki. Co do kaloryczności makroskładników, to tak sobie mi poszło, ale postaram się w kolejnych częściach, o ile będziecie chcieli kolejne części, dajcie znać oczywiście w komentarzu, już być bardziej szczegółowo, jeśli chodzi o te makroskładniki i kaloryczność. Swoją drogą, jeśli zastanawiacie się skąd jest moja koszula, to musicie zasubskrybować mój kanał, bo niebawem będziecie mogli ją zobaczyć w holu zakupowym. A co? No i zachęcam oczywiście do kciuków w górę, jeśli lubicie taką tematykę filmów. Od razu też dodam, że ja mam niedoczynność tarczycy Hashimoto, insulinooporność i nietolerancję na nabiał, a konkretnie na białko z nabiału i prawdopodobnie też na białko jaj, ale tutaj się jeszcze kurde waham, bo powiem wam, że w tym foodbooku postanowiłam, że zacznę sobie testować co nieco tę moją nietolerancję pod takim kątem właśnie, że totalnie wywalę z diety nabiał, tak totalnie, ale troszeczkę będę spożywać jajek i zobaczę, czy wyjdzie mi to powodzenie zapalenie skóry i jak będę się czuła, bo naprawdę chciałabym móc jeść te jajka, bo jajka to życie i jajka wiele naprawdę ułatwiają przygotowaniu, zwłaszcza jak ma się jakieś inne eliminacje pokarmowe, więc bardzo bym chciała móc te jajka spożywać. Więc trzymajcie kciuki, żeby się okazało, że jednak te jajka w takich przyzwoitych ilościach są przez mój organizm tolerowane. Ale jeszcze co do moich posiłków i mojej diety, tak bym mogła powiedzieć, to tak jak mówię, mam insulinooporność, więc staram się od niedawna, powiem wam dlaczego od niedawna, postanowiłam, że dobra, koniec z cateringiem, bo ja długi czas byłam na cateringu, zaczynam sama gotować, bo catering żaden mi nie podpasuje w 100%, jeśli chodzi o moje schorzenia. Miałam przepyszny catering, uwielbiałam go i z wielką przyjemnością bym go jadła, no ale tam jednak pojawiało się sporo nabiału, sporo rzeczy, których nie mogę jeść i tak dalej, więc no z bólem serca zrezygnowałam i stwierdziłam, że dobra, kiedy jak nie teraz, trzeba się ogarnąć i biorę się za prawidłowe jedzenie, czyli po prostu takie, które no ładunek glikemiczny jest w porządku dla osób z insulinoopornością bądź cukrzycą, no i żebym wywaliła z diety całkowicie właśnie ten nabiał już raz na dobre, mam nadzieję, dlatego że niestety mając Hashimoto, mając jednoczynność tarczycy, trzeba wywalać rzeczy, które powodują taki stan zapalny w organizmie, a niestety spożywanie rzeczy, na które mamy nietolerancję, powoduje taki stan zapalny, więc żeby wszystko było ok, to trzeba takie rzeczy z diety wywalić, a niestety od stanu zapalnego, poza tym, że tarczyca dostanie dalej po dupie, to też wiele złych rzeczy się może dziać w organizmie, a chociażby wpływa to też na włosy, a jak wiecie, ja jestem obsessed na tym punkcie, więc no jednak chciałabym, żeby te włosy pozostały na miejscu jak najdłużej. Jeśli chcecie film o właśnie insulinooporności, Hashimoto i tak dalej, jak ja to wykryłam u siebie, czy cokolwiek w ogóle w tym temacie, to dajcie mi znać, możecie zadawać pytania konkretne do tego filmu, do tego tematu, to wtedy będę wiedziała, czy was to w ogóle interesuje, bo niekiedy dostaję pytania właśnie na Instagramie, zapraszam was też na Instagram, o tę kwestię, jak to się stało, że no, okazało się, że mam chorą tarczycę i mam też insulinooporność i tak dalej, i tak dalej, więc jeśli chcecie taki film, to mogę wam nagrać. Ogólnie z moją dietą jest tak, że ja jej długi czas nie trzymałam, dlatego że jak tylko dowiedziałam się, że mam insulinooporność i chorą tarczycę, to stwierdziłam, że nie. Ja się teraz trzymam 100% diety, jestem takim człowiekiem, walczę z tym, teraz już z tym walczę, ale miałam przez długi czas tak, że albo wszystko, albo nic. Albo idealnie, albo wcale. I to niestety jest złe. Po pierwsze, jeśli chcemy robić coś zawsze idealnie, albo wcale, to nie robimy tego w ogóle, praktycznie. Ja tak miałam z YouTube'em, że stwierdziłam, że to jest nieidealnie, to jest nieidealne, to jest nieidealne. Więc nie nagram teraz, bo mam coś tam. I wiecie, cały czas jakieś miałam ale, więc zamiast robić coś na tyle, na ile mogę, czyli na przykład na 90%, to nie robiłam w ogóle. Wiecie, no nie robiąc nic, na pewno nie będziemy progresować i nie będziemy szli do przodu, tylko cały czas będziemy stać w miejscu. I ja tak miałam z dietą, że albo 100%, albo nic i przez jakiś czas miałam te 100%, czyli jeśli byłam na mieście albo na wyjeździe i nie było jedzenia zgodnego z tym, co mi się wydawało, że powinnam jeść, to nie jadłam nic.
A głodówka to nic dobrego. Niestety bardzo schudłam, ważyłam 40 kilo wtedy praktycznie. Teraz ważę 46 i też bym chciała przydać i wrócić na siłownię. Bo niestety na siłownię przestałam chodzić właśnie. Najpierw miałam operację biustu, później coś tam. Później właśnie ta insulinooporność, więc stwierdziłam, że skoro nie mam idealnej diety dostosowanej pod insulinooporność i pod siłkę, jeszcze się nie trzymam idealnie, to bez sensu, żebym chodziła, a później złamałam kręgosłup. Więc no, po złamaniu kręgosłupa byłam wyłączona, w zasadzie w styczniu złamałam kręgosłup, więc byłam wyłączona przez przynajmniej pół roku, jeśli chodzi o sport, i teraz chciałabym do czegoś wrócić, bo jestem tak sfraczała i tak zerową mam kondycję, że czas coś z tym zrobić, ale nie przedłużając, tak jak mówię, jeśli macie ochotę posłuchać o tym temacie nieco więcej, o tym moim jedzeniu takim dziwnym, jak to mnie wyglądało, jak ogarnęłam się, że tak powiem, to dajcie znać. Dzisiejszy film to są takie mega basic przepisy. Nie wiem za bardzo, co powinnam wam pokazywać, bo prosiliście mnie, bo pytałam was na Instagramie, jeszcze raz odsyłam na Instagram, żeby to były przepisy, które rzeczywiście jem, wiecie, żeby to nie było, że ja to robię pod YouTube'a, żeby estetycznie wyglądały i tak dalej. Więc tak też będzie, jeśli danego dnia, w którym będę nagrywać film, będę jadła, nie wiem, mam ochotę na zupkę chińską i zjem zupkę chińską, to wam pokażę. Jeśli zjem batonika, to wam pokażę. Chciałabym, żeby to było takie realne. W tym filmie akurat nie nagrałam wszystkiego, co jadłam, bo jeszcze wpadł kawałek pizzy, bo byli znajomi, kawałek takiej przepysznej, o Jezu, tak dobrej pistacjowej czekolady, którą przywiozłam z Hiszpanii, ale jest tak dobra. Ale nie przedłużając, zapraszam was do filmu i dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy wam się podoba. I pierwszym przepisem będzie pieczona owsianka. Na początek rozgrzewam piekarnik, przygotowuję miskę, w której wszystko będę piekła. Potrzebujemy jajka, malin albo innych mrożonych owoców, kakao, płatki owsiane górskie bądź zwykłe. Dodaję też nasiona konopi, ponieważ mają świetne właściwości, proszek do pieczenia, mleko, u mnie jest owsiane, i gorzką czekoladę, u mnie bez cukru, oraz migdały. I ja dodaję również białko, tutaj mam takie konopne, które jest ohydne, nie polecam, no ale chcę je zużyć. Wy użyjcie swojego ulubionego, aby podbić właśnie białko w tym posiłku. Całość zaczynam od wsypania płatków owsianych. Dzisiaj używam akurat 70 gramów około, ale to zależy od dnia, jak bardzo jestem głodna i tak dalej. Wtedy używam na przykład 40 gramów, musicie to dostosować najlepiej do siebie. Później wrzucam dodatki takie jak migdały, możecie użyć oczywiście innych orzechów, ja mam akurat migdały w płatkach. Do tego nasiona konopi, jak jesteście weganami, to jest w ogóle must have w waszej diecie. Następnie jajko, tak jak mówię, ryzykuję i testuję moją nietolerancję, zobaczymy, co z tego wyniknie. Możecie zastąpić je bananem albo takim jajkiem w proszku dla wegan, w Carrefourze albo Auchan dostaniecie. Do tego 100-150 ml mleka, tak naprawdę, żeby wyczuć tę konsystencję, to musicie wszystko połączyć i zobaczyć, czy nie jest to zbyt takie suche. Poeksperymentowałam i wrzuciłam też przyprawę do piernika, pole. Polecam dodać również właśnie taką przyprawę albo cynamon. Proszek do pieczenia około łyżeczka, 2-3 gramy kakao, to nieszczęsne, obrzydliwe białko konopne. Teraz mam dobre białko naprawdę z KFD, wegańskie o smaku waniliowym, pokażę wam w którymś może przepisie. No i wszystko łączę z sobą mieszając, tak jak mówiłam, możecie to zrobić w osobne miejsce, ale mi się nie chce myć tony garów później, więc ja mieszam to tutaj wszystko razem. Następnie wsypuję owoce mrożone, u mnie dzisiaj są maliny, ale używam naprawdę różnych, i śliwek, i truskawek, no co tam mam akurat w zamrażarce. Mieszam, możecie też zostawić je na górze, żeby była taka chmurka z owoców. No i do tego gorzka czekolada, około 2 kostki u mnie. Kruszę to nożem, a następnie dodaję do mojego miksu. Możecie to również zostawić albo na górze jako taką posypkę, albo wrzucić do środka i wymieszać. Ja dzisiaj mieszam, ale robię to naprawdę różnie. Potem przypomniało mi się, że warto to też posłodzić, więc rozpuściłam 2 tabletki słodzika w wodzie i dodałam, bo nie mogłam znaleźć erytrytolu. Nie wiem, gdzie się zapodział mi w szafce, więc dodałam w takiej wersji. Polecam jednak wersję sypką, żeby jeszcze tego nie rozrzedzać. I owsianka ląduje w piekarniku na 180-200 stopni, różnie to u mnie bywa. Na około 20-35 minut tak naprawdę musicie sprawdzać podczas pieczenia. I tak to się prezentuje. Miska oczywiście brudna, bo mieszałam wszystko razem w niej.
ale owsianka jest przepyszna i jeśli nie próbowaliście takiej pieczonej, to koniecznie musicie. Następnie drugie śniadanie, bardzo późno, bo ja jak pracuję przy kompie, to niestety zapominam czasem jeść. I będą to takie tosty z awokado i pasztetem z ciecierzycy. Na początek masełko na patelnię i na tym będę podsmażać chleb. Tutaj mam żytni z dynią z Biedry, bardzo smaczne, polecam. No i musicie koniecznie zrobić to na masełku, dlatego że to w ogóle odmienia smak tostów. Oczywiście jak odchudzacie się i chcecie zmniejszyć kaloryczność, to polecam jednak zrobić to w tosterze bez użycia masła. No i jakbyście się zastanawiali, po co mi takie długie paznokcie, to właśnie do przewracania tostów na patelni i innych rzeczy. Oczywiście przyjarałam kromki jak zwykle. Przechodzimy do zrobienia pasty z awokado. Ja nie jestem fanką guacamole z cebulą i cytryną. Dla mnie zabija to smak awokado, więc u mnie jest taka bardzo basicowa wersja. Awokado widelcem dziabię. Następnie dodaję sól, do tego wasze ulubione przyprawy, ja uwielbiam właśnie z chili, czosnkiem granulowanym i pieprzem, czasami też dodaję jakieś zioła, jeśli mam ochotę, możecie też dodać na przykład świeżą paprykę albo i pomidora pokrojonego w kosteczkę, żeby jeszcze wzbogacić smak tej pasty. U mnie dzisiaj na szybko, między pracą, zrobiłam sobie właśnie taką basic pastę, nakładam to na tościki. A kolejne tosty będą z pasztetem z Biedry, to jest taki pasztet z ciecierzycy pomidorowy, są też inne wersje. Ten jest przepyszny, no i posypuję to pestkami dyni i sezamem. Musicie wypróbować tosty na maśle, bo to jest po prostu game changer. Są przepyszne, ultra szybkie, więc jako taka przekąska w ciągu dnia, jak znalazł. Ostrzegałam, że przepisy będą basic, więc dzisiaj mamy ryż z kurczakiem w sosie indyjskim. No i zaczynam oczywiście od kurczaka, w ogóle to danie będzie na dwa dni. Drugiego dnia jeszcze lepiej smakuje ten kurczak, bo przechodzi cudownie tym sosem. Zaczynam od włożenia kurczaka do naczynia żaroodpornego, ja mam akurat takie pod udzia dzisiaj. Dajcie znać, czy chcielibyście również przepisy z Thermomixa, bo posiadam Thermomixa i używam. Doprawiam to oczywiście solą, mam akurat zmiękczającą mięso, żeby jeszcze bardziej mięciutkie było po upieczeniu. Smaruję dokładnie z każdej strony tą solą, żeby to dobrze przeszło. Dodałam też przyprawę do mięsa duszonego, tak naprawdę używam różnych przypraw, akurat takie jak mam pod ręką. No i mój kuchenny must have, czyli cebula suszona. Jak ktoś z was nie lubi cebuli, w sensie w konsystencji, w daniach, to polecam właśnie taką. Jej w ogóle nie czuć jakoś tak pod zębami, a jednak smak cebuli gdzieś tam jest. I ja tak właśnie robię z daniami, które przygotowuje ta Marcina. On nienawidzi cebuli, nienawidzi w ogóle warzyw. Pominijmy to i właśnie przy tej cebuli się nie buntuję. I dodaję teraz taki sosik indyjski z makowiczem, był w Biedronce, więc musiałam kupić, no nie mogłam przejść obojętnie. Wlałam ten sosik, wymieszałam i dodaję teraz pomidorki. Oczywiście oszczędność garów level expert, nawet nie kroję tego na desce, żeby jej nie musieć myć. Możecie też dodać pieczarki, paprykę, cokolwiek. Ja akurat pieczarki, paprykę oszczędzałam do dania na wieczór, więc wrzuciłam pomidorki, takie małe pokrojone. Przykrywam i wstawiam do piekarnika na 180 stopni, 200 stopni, zależy jaki macie piekarnik, na około godzinkę, półtorej godzinki, sprawdzam później tak naprawdę widelcem, czy mięso odchodzi od kości. I pod koniec pieczenia zaczynam przygotowywać ryż. Wsypałam około 70 g ryżu. Ryż gotowy, kurczak upieczony, na drugi dzień smakował o wiele lepiej, bo wszystko to tak cudownie przeszło tym smakiem tego sosu, więc polecam od razu robić na dwa dni. Posypałam szczypiorkiem i tak, może nie wygląda, ale smakuje bosko. Na kolację zrobiłam warzywa stir fry z krewetkami i makaronem ryżowym. Przecudowne danie, bardzo łatwe, kolejne basicowe jak dla mnie. No i zaczynam wszystko od pokrojenia grzybów. Ja mam akurat pieczarki, mogą być to dosłownie jakiekolwiek grzyby akurat macie. Boczniak się bardzo fajnie sprawdzi, on nawet będzie wam trochę imitował mięso, jeśli nie jecie mięsa. Potem kroję cebulę w kostkę. Następnie kroję marchewkę, nie mogłam znaleźć dużych noży czystych, więc kroję takim małym pypciem, który mi nie ułatwił zadania. Patelnię psikam olejem kokosowym, takim w sprayu, no i ona mi się grzeje. W międzyczasie kroję dalej warzywa, wrzucam cebulę, jak widać jakieś dwa nadprogramowe warzywa na patelnię, podsmażam i dodaję potem resztę warzyw. Tutaj mam groszek cukrowy, kocham go za to, że on później jest taki chrupiący nadal, nawet po podsmażaniu, koniecznie dorzućcie go sobie do dań, uwielbiam. I w międzyczasie sprzątam kuchnię, jak to mi się podsmaża, wszystko na patelni. Następnie krewetki, które opłukałam ciepłą wodą, bo one były mrożone, żeby trochę tego lodu z nich zdjąć.
No i mieszam sobie cały czas to danie gdzieś tam w międzyczasie. Później kroję paprykę chili w małą kosteczkę. Uwielbiam ostre jedzenie, więc dużo zamiar dodania. Aczkolwiek taka ilość, to powiem szczerze, że nawet nie czuć tego w potrawie za bardzo, ale miałam, więc dorzuciłam. Następnie wlatuje szpinak świeży. Nie musicie się go totalnie bać. Jeśli nie lubicie szpinaku, to spróbujcie, bo naprawdę on tutaj tak się zredukuje, że go nawet nie będziecie później widzieli na talerzu. I w międzyczasie makaron ryżowy zalewam wrzącą wodą z czajnika i trzymam tak 3 minutki w tej wodzie, żeby on zrobił się miękki. Wszystko odcedzam i wrzucam na patelnię. I teraz doprawiamy, to jest kluczowe, moi drodzy, sos ostrygowy albo rybny. Do tego oczywiście sos sojowy, ocet może być zwykły, jak nie macie takiego ryżowego. I kluczowy jest tutaj olej sezamowy, on robi całą robotę. Mówię wam, musicie mieć go do takich dań właśnie typowo chińskich, azjatyckich, mogłabym powiedzieć, bo po prostu to robi cały ten zapach i smak. No i wszystkiego dodaję tak naprawdę na oko, do smaku. Mieszam oczywiście nasiona konopi, wiecie, że jestem obsessed, więc dorzucam je również tutaj. Do tego jeszcze taki miks z czarnym sezamem, białym sezamem, pestkami dyni i słonecznika. Przepyszne, koniecznie wypróbujcie to danie. Piszcie też, czy chcecie więcej foodbooków. Dzięki piękne za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Zachęcam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę. Buziaki, pa pa.